Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, to jest kolejny gameplay z gry Prince of Persia 2008. Ostatnio w świątyni odblokowaliśmy sobie kolejną moc, tą niebieską. I cóż, mamy jeszcze teraz jedno do odblokowania żyzne pole, które jest możliwe za pomocą odblokowania tej pierwszej mocy. Więc je sobie zrobimy w pierwszej kolejności, jest to zbiornik w dolinie. Dobra, okej, to się przeteleportujemy od razu już tutaj, do maszyny, gdzie ostatnio byliśmy. I stamtąd też szybko powinniśmy się dostać do tego kolejnego żyznego pola. Dobra, Eliko nie wskaże nam drogę. Okej, musimy podążać cel. Tak, okej. Ja sobie to troszeczkę podgłośnię muzykę, troszeczkę zaciął ustawienia. O, teraz idealnie. Dobra, no to nic, jesteśmy tutaj. Teraz gdzie? Tędy, okej. Dobra, tutaj po ścianie teraz. Dokąd? No właśnie, dokąd? Dlaczego w tamtą stronę? Przecież wcześniej miałem pokazane wyraźnie, że muszę się udać w tamtą, no ale okej. No. Może się pomyliłem, sam już nie wiem. A przejdziemy sobie w tą stronę w takim razie. Na pewno tędy? No i... Ta gra się ewidentnie ze mną bawi. Wydaje mi się, że obydwie ścieżki będą dobre. Po prostu z tamtej strony tamta była bliżej, no. Nic, to jest tamto chyba. Tak, to jest na pewno tamto. Dobra, wydaje mi się, że tak na chłopski rozum tędy będzie szybciej. Więc pójdziemy jednak tędy. Już podejrzewam, że odległość będzie pewnie ta sama. Ale dobra. I poleciało w inną stronę, faktycznie. No nic. Ale choćby miał iść na osiem, to myślę, że tam trafię. Dobra, mamy tutaj przeciwnika. Rozprawimy się z nim raz dwa. Dobra. Spróbuję go do ściany potem, żeby łatwo było załatwić szybko. Ajajaj, nie udało się. Ale mam szansę, uda się. Ajajaj, szybko. Ajajaj. Spokojnie, spokojnie. Wow. Dobrze, uważaj. Dobra, Eliko nas uratowała, zresztą jak zawsze. Na światło Ormazdy. I drago! Życie mu się zregenerowało niestety. No ale tu już damy radę. Unik w bok i dalej. Unik w bok, a i zmienił sobie strukturę. Wcześniej mogę pomóc sobie Eliko, teraz to już niestety nie jest możliwe. Na razie przynajmniej. Dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ładny kombo. Ajajaj. Wow. No w końcu mi wyszło. Jest. Udało się. Dobrze. Bardzo ładnie. No i po sprawie. Dobra. Teraz jak tam dojść? Tędy nie. Ale tędy jak najbardziej. Chyba będziemy musieli pójść troszeczkę na oślep. No ale nic. Wow. Za późno się odbiłem chyba. No nic, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Dobra, wyjdziemy trochę wyżej. Powinno być łatwiej. I było. Dobra. Już myślałem, że trafiliśmy do martwego punktu i że trzeba będzie się wracać. Ale chyba tak nie będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, Eliko mi tutaj pomoże. Jechać nie w tą stronę, książę. Dobra. I raz, i dwa. I jesteśmy na trzecim filarze. Dobra. Stąd tutaj się już odbijemy. I teraz mamy tutaj już ładną ścieżkę. Nie mówcie mi tylko, że tutaj jest wymagana ta moc, żeby się dosyć dalej.
Nie, okej, okay, na szczęście nie, Niko wskazała nam dobrą drogę już w końcu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Stąd trzeba tutaj na lewo się dostać. Dobra. No okej, okay. Obróć się książę, jedną z prawo. Dobra. Teraz tutaj później troszeczkę pobiegniemy. Dostaniemy się na bluszcz. No i cóż, spotykamy starych znajomych. Czarne plazmy. Ale damy radę. Dobra. Może uda nam się nam teraz. Dobra, na hardcore. Nad sobą mamy przeciwnika. Zobaczmy. O, już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Jesteśmy naprawdę blisko tego żyznego pola. Dobra. No i przeciwnika, no nic, zajmijmy się. No nie odpuści, nie tak łatwo. Dobra, załatwimy go. Damy radę. Ładnie. Dawaj, książę. Szybko, załatwimy go. I pięknie postać. No, to lubię. Okej, okej. Gdzie jest to żyzne pole? Gdzie jest to żyzne pole? Żyzne pole jest tam, licho, niech pokaże mi drogę tylko. Faktycznie, żyzne pole jest tam. Cholera. Tędy się chyba nie przedostaniemy. Chyba niestety nie. No nic, dobra, to pójdziemy tą ścieżką, która mi Eliko wskazała. Aha, no bo tam się trzeba było odbić, a ja poszedłem dalej niepotrzebnie. Ale tak myślałem, no. Nie wiedziałem, że tam jest jakaś odnoga. Żeby nie, no czekajcie, jeszcze co w tym momencie. Już sam nie wiem. Dobra, zaufamy Eliko i polecimy w tą stronę. Nie, nie cofam się. Dobrze idę. Dobrze idę. Na hardcora? Uda się, czy się nie uda? I udało się. Fucking shit. Dobra, na szczęście do... Myślałem, że trzeba by iść górą. A to niestety nie byłoby nam na rękę. Plazma chce się do mnie ewidentnie doczepić. Dobra, tutaj idziemy sobie. Teraz w prawo. Przebiegniemy. I raz. I dwa. Odbijamy się. Uuu. Dobra, książę daje sobie ewidentnie bardzo dobrze radę. Nie, nie w tą stronę. No dobra. Dobra, jeszcze raz. Nic się nie stało na szczęście. Teraz którędy? Żyzne pole znajduje się na spodzie tego zbiornika. Umieściliście żyzne pole na samym dnie. Pod wodą jest najlepiej chronione. A może trzeba było je umieścić w zbiorniku? Założę się zresztą, że to właśnie planuje Antyn. Tam ta płyta chyba prowadzi na dno. Liczę, że jesteś gotowa na pół. Bo jeśli będziemy musieli popływać w zepsuciu, to nawet nie mam ręcznika. No dobra, musimy się troszeczkę tutaj podbijać teraz. To lecimy! I raz, i dwa. Teraz to również. No i cóż, dotarliśmy już właściwie pod zbiornik, ale mamy jeszcze tutaj troszeczkę adrenaliny. Okej, tutaj. Uuu, trochę mnie odbiło. Dobra, tu się zaś odbijamy. Kolejny punkt. Dobra, troszeczkę polecimy, odbijemy się. Dobra.
wpadliśmy do tunelu jak szybka w kompot. Jesteśmy uwięzieni. Dobra, jesteśmy przy żyznym pozu. No. Chyba mamy towarzystwo, nasz stary, dobry znajomy. Chodźcie! Uważaj na niego! Załatwij mi. Dawaj, Eliko. Ajajaj, już zmienił strukturę. Muszę być szybszy. Dobrze, że nie pójdę swoimi gigantami, przynajmniej tak to mogę chyba nazwać. Dobra, zmieniłeś stan, fajnie. Zajebiście. Teraz właśnie ciężej mi będzie go zaatakować. O, spokojnie, spokojnie. Dobra, idziemy go. Ajajaj, idź. Chodź tu. Muszę mieć więcej uników i znaleźć sobie. Eliko, teraz. Jest! Dobrze. Mimo że zmienił strukturę, jednak zadziałało coś. Już teraz się odmienił, że tak się wydarzy. Nie wiem, czy to było sprawne sformułowanie w języku polskim, ale polskiego mistrzem nie byłem. Dobrze. Takie pozwalają jakby to powiedzieć, zmienić tą jego strukturę. Spróbujmy teraz. Ajajaj, nie teraz, jak ma zmienioną strukturę, ninja. Ale przecież nie zadziałało, no to chciałem spróbować. Nie! Ajajaj, nie wiem, czy mi się życie zregeneruje, mam nadzieję, że nie. Kurde, ale na szczęście nic. Dobra, bierzemy. Unik! Unik! Dobra, jesteś mu. Ajajaj. Dobrze. Dawaj, Eliko, teraz! Ale unik! Ale wszystko przyjmujesz, tak powiem, na gardę. Dobra, teraz coś się udało. A i za późno zmienił strukturę. Ale na świecie szybko ją w miarę odmienił. Dobra. Bierzemy go na rękawice. Dobra, strasznie ciężko go złapać, ale jest! Strukturę. Eliko chyba dość mocno wyrwała, bo jej nie widzę tutaj. I teraz! Ajajaj, idź. Chodź tu. Kurde, to nawet atakuje. Ajajaj, rzucił nam jak szmat. Chodź. Wow, nie. Kurde. Wydaje mi się, że to się zregenerował. Ale ma go tylko połowę na szczęście. Nie jest to pełne życie, więc będzie łatwiej. Cały czas się rusza. Weszło, ładnie. Czy bym go zabili własną moją pomocą? A niestety nie. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo, ninja. Chciałby, żeby tak było. Dobra. Jestem gotowa. Jest! Pięknie. Bardzo ładnie. Chodź tu. Nice. Migo. Zajść! Jest! Ajajajajajaj! Tu do tego, dawaj, Eliko, pomóż mi! Teraz, mamy szansę go załatwić! Jest! Uważaj! Kurde! A tyle życia mu zostało! Dobra. Jest! Udało się nam. Nie musimy go. Na szczęście pływać nie musieliśmy, chociaż kto wie, co się zaraz wydarzy. W tej grze jest w zasadzie wszystko możliwe.
miejsca nabiera swojego blasku i chwały wcześniejszej. Więc jak na razie plan zostaje wykonany. Czy to miejsce na pewno nie zaczyna? Nie zmienia faktu, że to jest na razie i tak dalej kompletną ruiną. Prawdopodobnie żaden już nie działa. Nie słyszałem stanowczego nie. Po to tu przybyłem, by na środku pustyni się udobyć. Zjeżdżajmy stąd. Dobra. Okej, okay, potrzebuję teraz 340 zielonych światła. No to już nie jest tak mało jak wcześniej. No, potrzebowaliśmy ich 60, czekajcie. Jeszcze się nie będę odbijać, bo nie wiem, czy tutaj nie mamy gdzieś na samym dole ziarenek, ale... No nie mamy, nie mamy. Dobra, no to pobierajmy te wszystkie kolejne kwicy. Jeszcze raz. Dobra. Chodź, Eliko. Ryman nie ma szans. Dobrze, bardzo dobrze. Z nami nie ma szans, oczywiście, że nie ma. Kto powiedział, że on ma jakiekolwiek szanse? Pozbierajmy stąd. Wow, wow, wow. Książę, że się zapędził. Udało się nam! To się nazywa farta. Książę. Czekaj. Spróbujmy teraz. Dobra, udało się. Jest parę ziarenek, więc zjeżdżmy je. Niko, przejdź na drugą stronę. Dobrze. Okej, okay. Zamienimy się stronami. Ale też jak widzicie mamy troszeczkę tych ziarenek światowych, więc je pozbierajmy. Jak wziąć to ziarenko teraz z dołu tutaj, to jest pytanie. To może nie być wcale takie łatwe. No tak, mamy tutaj bluszcz. Tylko jak się tam... Aha, trzeba zejść niżej, dobra. Już widzę. Wcześniej nie zauważyłem tej tutaj tych desek na dole. No ale okej, mamy je, więc myślę, że się dostaniemy. Dobra, lecimy. Tu jest jedna. Teraz wyżej i w ten sposób zdobędziemy to ziarenko. Okej. Dobra, troszeczkę wyżej i w prawo. Kolejne ziarenko, więc weźmy je. Trzymaj się. I kolejne. Tutaj jest ich dość troszkę. Więc postaramy się pozbierać w miarę możliwości wszystkie. Wow, książę, zapędziłeś się. Jeszcze raz. Dobra. Jest jedno. Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj na dole czegoś nie ma. Bardzo często tak się właśnie zdarza, że jeżeli poniżej mam jakieś pącza, to często będę właśnie od noga do kolejnych. A jest jedno, jest i drugie, ale tam zostały nam dwa. Ale weźmy jeszcze to. No, może nie dwa, ale jedno. W każdym razie tutaj. O, stąd musimy zjechać. Okej, teraz będziemy jeszcze raz wyżej. Jesteśmy tutaj. Wow, wow, książę, książę, co ty robisz? Co ty robisz, książę? Kto ci powiedział, że masz zjeżdżać? A, dobra. Mój błąd. Książę, to nie tak działa. Ty masz tutaj. To się nazywa na farcie. Dobra. Ale on nie może się od tego trójkąta na lewo odbić. Niestety nie, ale może się uda, no w takim razie z tej strony tutaj nie. Wow, wow, wow. Gotów do drogi? Czekajcie, może nas przeteleportuje. No nie, no oczywiście musi nas przeteleportować wcześniej, żebyśmy się troszkę namęczyli. No dobra. Książę, co ty robisz? Nie w ten sposób, nie w ten sposób. Dobra. Za nisko podskoczyliśmy.
Ninja, musisz się skupić, bo lamisz i to dość mocno. Dobra, i raz, i dwa. A tu jest jeszcze ziarenko, no popatrzcie, nie zauważyłem go wcześniej. Tutaj nie ma i tak ziarenek, dobra. Zrobimy małego myka, zabijemy się tutaj. Wow, nie chcę się tam walczyć z kolejnym przeciwnikiem na razie. Zrobiliśmy mojego małe oszustwo. Dobra, zrespiliśmy się tutaj. Widzimy dość ładną ścieżkę z tymi ziarenkami, więc chodźmy w tą stronę. Bo tamto mamy z głowy, że się tak wyrażę. Dobra. Teraz tutaj i tutaj i jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra, tam żadnych ziarenek nie widzę, natomiast tutaj jak najbardziej jest i dość sporo. Fajna ścieżka tutaj widzę. O, kamerka mi się troszeczkę nie zlagowała, ale źle przestawiła, że nie widziałem, gdzie jestem. Jeszcze jedno. Okej, okay. Na lewo! Jeszcze więcej, książę, jeszcze więcej tego będzie. Stamtąd chyba w miarę wszystkie pozbieraliśmy. Teraz tutaj na kolumnę. I z kolumny przejdziemy sobie. Kurde, zostało tamtego jeszcze trochę. Ale to jak będziemy wracać, to stamtąd pozbieramy. To z takiego względu, że jak jesteśmy już tutaj, no to pozbieramy to. W zasadzie no, różnica taka, że będziemy musieli się paralizować. Podejrzewam, że tamtą ścieżką będziemy musieli jeszcze przechodzić. Chociażby do kolejnej wieży z tych pól, więc na razie musimy załatwić się przyjacielem, który się nam tutaj pojawił. Dobra. Na razie jest ok, ale później to z nimi bywa. Czasami uda się ich załatwić od razu, a czasami nie, no, trzeba się z nimi trochę połączyć. Jeszcze teraz, kiedy oni zmieniają tą swoją strukturę, są znacznie trudniejsi. Tylko ataki mieczem na nich skutkują. Więc jeżeli chodzi o arsenał naszej broni, mam dość ograniczony w tym wypadku, ale ładne kombo teraz wyszło. Uważaj, bo trochę życia mi wzięło. Chodź tu! Jest! Pięknie! Dobrze, ładnie. Ale niestety nie go sparowaliśmy, dobra. I jest chyba mój. Załatwiony. Okej, słuchajcie, no, kolejne żyzne pole, no to udamy się na pewno tutaj, jest to iglica marzeń w Pałacu Królewskim. Niko wskaże drogę. No, widzicie, fajnie, tu mamy tamtą stronę, więc tamte ziarenka światła sobie pozbieramy później. No a na razie, tak jak mówiłem, zajmujemy się tymi tutaj innymi. Cholera, ja już tutaj żadnych ziarenek światła za bardzo nie widzę. No, wszystkich na pewno nie pozbieraliśmy, ale może są tak po prostu rozlokowane, żeby je akurat nie znaleźć. Tu widzę jakieś dwa na dole. Ale nie wiem, czy je weźmiemy w ten sposób. Szczerze mówiąc, to wątpię, naprawdę wątpię. No, tak jak myślałem ewidentnie. Dobra, nic moi drodzy, olejemy te ziarenka, pozbieramy z innych żyznych pól, mamy ich jeszcze naprawdę dość dużo i ziarenek też nam na pewno nie zabraknie. Dobra, to pójdziemy sobie już w tą stronę do kolejnego żyznego pola. Okej. Chodź, Niko, idziemy. Dobra, teraz bez problemu się przedostaniemy tutaj, następnie stąd postaramy się pozbierać te ziarenka. Wow, książę, nie tak, ale no dobra. Proszę. Można i tak w sumie. Dobra, weźmy te ziarenka stąd teraz. Nie miałeś się odbić, miałeś tylko przelecieć, w sensie przelec. Dobra. Chodź wyżej. Kolejne.
Dokładnie tak, kolejna. Następnie tutaj i teraz sobie dojdziemy już do tych kolejnych części. Dobra, jak na razie idziemy jak najbardziej w dobrą stronę. Okej. Okay. Okej. Okay. Stąd ziarenka pozbieraliśmy, no. Nie ukrywam, nie pozbierałem ich specjalnie dużo stąd, ale dość ostro trzeba się tutaj naganiać, a ja po prostu nie mam aż tyle czasu, ani w zasadzie chęci. Bo tak bardzo przyjemne zajęcie, zbieranie tych ziarenek światła to nie jest, nie ukrywajmy. Dobra, trzeba się tam dostać. Eliko mi w tym pomoże, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Idziemy teraz tutaj standardowo. O, trzeba się tutaj odbić podwójnie, ale może się... Dobra, udało się nawet w taki kulawy sposób. O, tu mamy jeszcze ziarenka, bardzo fajnie. Miło ze strony twórców. Nie wiem, czy mi się uda teraz to jakoś... Dobra, powróciłem do punktu wyjścia, ale przynajmniej się nie zabiłem. Dobra, możemy iść tutaj górą, ale tam na dole było ziarenko. A ja się skuszę na to ziarenko i jednak tam pójdę. Czekaj, bo ono poleciało... Dobra, ono poleciało wyżej. Dobra, na razie pozbierajmy te ziarenka i na stąd. Mamy jedno, drugie, teraz tutaj weźmiemy dwa stąd. Obydwa chyciły się? Tak, chyciły się obydwa. Dobra, cofnijmy się. I teraz te cholerka, jak tam wyjść? No, w taki sposób właśnie. W taki sposób. Innego nie ma. Okej, teraz tutaj sobie poskaczemy troszeczkę po tych półkach skalnych. Dobra, idzie całkiem nieźle. O, jest jeszcze kolejne ziarenko światła. No, tak jak myślałem, że jakiś będzie na dole, więc pewnie pójdziemy sobie dwa razy w tą stronę i w tamtą. Ale mamy tutaj bluszcz, więc na szczęście twórcy pomyśleli o takich właśnie leniach jak ninja, że... Chwila, ja chcę po tym bluszczu się wspiąć. Udało się jednak. Jednak się udało. Może to idziemy też dołem tutaj? No, chyba nawet musimy iść tym dołem tutaj. Okej, czyli ten bluszcz chyba nie jest za bardzo od spinaczki. Czy my się tutaj dostaniemy? Może i się dostaniemy. W zasadzie nie wiem, ale... No, udało się. Udało się. Muszę przyznać, że się nie spodziewałem tego, że się uda tym wybłaniem tutaj dostać. Ale jednak, więc jest okej. Klimacik jak najbardziej bardzo mroczny teraz się nam stał. Jest no za wesoło. No, już się zbliżamy tutaj. Za wesoło do tej iglicy marzeń w Pałacu Królewskim może nie być, ale jak na Pałac Królewski... Mam nadzieję, że tutaj będzie bardzo ładnie. A przynajmniej bajecznie. W sumie taki zamek w skałach. Wyjęty. No. Jak najbardziej. Miałem nadzieję, że przestanie. Dobra. Była piękna. Dotarliśmy. Bawiłam się tu będąc dzieckiem. Czasem na szczycie spędzałam cały dzień. Wtedy też byłaś taka poważna? Miałam czas tylko na sen i marzenie. No nie dziwię ci się. Na szczycie znajduje się żyzne pole. Możemy użyć tej płyty, by dostać się na następny poziom. Dzięki mechanizmowi dotrzemy jeszcze wyżej. Dobra, mechanizm. Czyli wyrzeczyłam jakieś łamigłówki. Niech Heliko wskaże drogę standardowo. Gdzie mi to uciekło? Tędy się musimy... Czego tam mamy z powrotem dojść? Nie rozumiem. O, troszeczkę mi przelagowało.
Kurde, starzeje mi się ten komputer. No, muszę przyznać, że wygląda tak naprawdę to dość ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Pogratulowałbym grafikowi, który to zaprojektował wszystko. No bo naprawdę wygląda to kozacko. Tak jak myślałem, że będziemy musieli jednak zacząć od tamtego punktu. W zasadzie nie wiem, dlaczego to światełko od Eliki mnie tak pokierowało. Może dlatego, że są dwie drogi tutaj wejścia. To była tam szczególna. Witaj w mojej tłumaczę. Igelicy marzeń, miejscu pełnym przyszłości, krainy miłości. Witaj w mojej iglicy. Dzień dobry, dzień dobry. Okay. Ten mechanizm pomoże nam dostać się na kolejne piętro wieży. No to polecieliśmy. Aha, dobra. Ale jak działa ten mechanizm? Musimy to obadać. To jest. Trzeba je umieścić. Aha, czyli taka winda. Co my tu mamy? To rzeczywistość czy sen? Idź, znajdź ją, dołączę do ciebie. Złap mnie, jeśli potrafisz. Trochę mnie zakręciło w nosie. O, mamy starą znajomą. Tak jak myślałem. Catch me if you can. Podejrzewam, że w angielskiej wersji lepiej to brzmiało. Dobra, gdzie ty jesteś, kocico? Jeżeli mogę cię tak nazywać. Epic fail. Nie ma tak łatwo, książę. Musimy się troszeczkę pomęczyć jednak. Tutaj się przedostaniemy. I trzy! Ja! Teraz gdzie jesteś? Zaczynam brać to do siebie. Jestem. I mnie nie ma. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś, dobra koleżanko. O, zapomniałem, że niestety... Dobra, gdzie teraz? Bo już mnie nudzi to ganianie za tobą. Jestem wolna. Uważaj, ona wciąż gdzieś. Dobrze, wiem, jest. Że ciebie tutaj tak naprawdę nie ma. O czym marzysz, człowieku? Które z twoich fantazji mam urzeczywistnić? Jakie pragnienia namalujesz na moich płótnach? Gdzie teraz? Dalej tędy. I tam na górę. No dobrze, moi drodzy. Akurat jeżeli chodzi o iglicę marzeń, to dokończymy ją sobie w kolejnym odcinku. Myślę, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Kolejny odcinek powinien się ukazać już jutro. Hej!